Witam serdecznie, nazywam się Maciej Urbanowski. Dzisiaj chciałem powiedzieć o doświadczeniu Nowej Polski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, a więc o szklanych domach, o radości z odzyskanego śmietnika i o zrzucaniu z ramion płaszcza Konrada. Zapraszam. Polska jest właściwie takim stałym doświadczeniem naszej literatury. Wydaje się to naturalne, ale po 1918 roku mamy sytuację specyficzną, bo oto powstaje nowa, niepodległa, suwerenna Polska. Polacy po wielu latach mają własne państwo i to doświadczenie wolnej, ale też nowej Polski jest bardzo istotne, jak się wydaje, dla literatury dwudziestolecia międzywojennego. Leon Pomirowski wydaje książkę, krytyk, wydaje książkę Nowa literatura w nowej Polsce i to przekonanie, że nowa Polska też jakby wymusza nową literaturę, jest charakterystyczne dla ówczesnych pisarzy. Niektórzy badacze mówią o dwudziestoleciu, że możemy w nim wyróżnić dwa nurty. Nurt zbiorowych obowiązków, do którego dałoby się przypisać na przykład Czesława Miłosza, Stefana Żeromskiego czy Kazimierza Wierzyńskiego i nurt prywatnych obowiązków, z którym łączyć by można Brunona Schulza albo Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zgoda, ale warto pamiętać, że Bruno Schulz pisze eseje o Piłsudskim, a Stanisław Ignacy Witkiewicz pisze Niemyte dusze, książkę o współczesnych Polakach, więc nawet ci, którzy interesowali się prywatnymi obowiązkami w dwudziestoleciu, także angażują się w sprawy polskie, sprawy publiczne. Ale rzeczywiście dla wielu pisarzy początkowo wydaje się, że Nowa Polska pozwala im na pewien luksus rezygnacji z problematyki społecznej, z zaangażowania w sprawy narodowe. Stefan Żeromski w 1916 roku wygłasza taki często przywoływany wykład Literatura a życie polskie, w którym przewiduje, że jak Polska odzyska niepodległość, pisarze będą mogli zrezygnować z poruszania problematyki narodowej, że piśmiennictwo polskie, jak pisał Żeromski, wejdzie we własne kolisko, że wejdzie na właściwą mu arenę, zajmie się problemami takimi, jakimi zajmują się pisarze w literaturach europejskich. Podobne głosy zaraz po 1918 roku pojawiają się zwłaszcza w młodym pokoleniu. Tutaj taki często przywoływanym wierszem jest Herostrates Jana Lechonia, w którym bohater, imię zawdzięczający słynnemu szewcowi z Efezu, który podpalił jeden z siedmiu cudów świata, więc świątynię Artemidy, podpala w cudzysłowie Polskę, Polskę romantyczną, która jawi mu się jako papuga wszystkich ludów w cierniowej koronie. W wierszu tym Lechoń Herostrates wzywa do niszczenia warszawskich łazienek. I ten gest buntu kończy się często przywołanym cytatem: a wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Polska jawi się jako przeszkoda w dostrzeżeniu tego, co normalne, zwyczajne, codzienne. Także Antoni Słonimski w poemacie Czarna wiosna deklarował: ojczyzna moja wolna, wolna, więc z ramion zrzucam płaszcz Konrada, Konrada, czyli bohatera dziadów Mickiewicza, Konrada, czyli bohatera wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego, kogoś, kto angażował się w sprawy narodowe, kto cierpiał za miliony. Zrzucenie tego płaszcza Konrada jest zrzuceniem ciężaru Polski i obowiązków społecznych z ramion literatury. Podobnie myśleli awangardziści. Bruno Jasieński w jednym ze swoich manifestów deklarował: będziemy zwozić taczkami z
placów, skwerów i ulic nieświeże mumie Mickiewiczów i Słowackich. Tutaj znowu pewna tradycja romantyczna jawi się jako anachroniczna, jako martwa i zbędna we współczesnym życiu. Konsekwencjami tego zrzucania płaszcza Konrada były albo taka ostentacyjna apolityczność, właśnie prywatność literatury dwudziestolecia międzywojennego, którą dostrzeżemy w poezji Leśmiana, twórczości Brunona Schulza, w prozie nurtu psychologicznego, o której będę jeszcze mówił, albo inną konsekwencją było demaskowanie, dekonstruowanie doświadczenia polskości jako swoiście opresyjnego, przemocowego, jako jednego z takich schematów kultury, które są źródłem cierpień jednostki. To czynił zwłaszcza Witold Gombrowicz w swoich opowiadaniach, na przykład w pamiętniku Stefana Czarnieckiego, którego bohater o nieokreślonej tożsamości narodowej cierpi, nie może jakby odnaleźć języka porozumienia ze wspólnotą narodową i przeciwko niej się buntuje. Ten gest demaskowania polskości jako groteskowej, sztucznej, represyjnej pojawiał się oczywiście w Ferdydurkę, powieści z 1937 roku. Narodowość, polskość jako źródło cierpień to także temat, czy jeden z tematów powieści Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej z 1936 roku. Tytułowa bohaterka Róża Żabczyńska jest cudzoziemką w Rosji, gdzie traktowana jest jako Polka, w Polsce traktowana jako kacapka z pogardą, nie ma poczucia przynależności narodowej, jest osobą wykorzenioną i to doświadczenie staje się źródłem cierpień i bohaterki, ale także bliskich, która rani ich swoim chłodem i pogardą, dystansem wobec świata. Także Jan Lechoń w karmazynowym poemacie, jednym z najważniejszych tomów poetyckich dwudziestolecia międzywojennego z roku 1920, z jednej strony oskarżał właśnie tę Polskę romantyczną, Polskę karmazynową, którą opisywał w Herostratesie czy w wierszu Sejm, ale zarazem fascynował się nią, bo Zagłoba, Mochnacki, których opisywał w swoich wierszach, jawili się jako źródło energii, siły, tężyzny, której brakowało współczesności. Cały tom kończył się apoteozą Józefa Piłsudskiego, słynnymi słowami, a on mówić nie może, mundur na nim szary. Ta szarość nowej Polski, którą symbolizował Piłsudski, jest inna od Polski karmazynowej, ale jest to Polska nowoczesna, właśnie ta Polska zwyczajna, z którą zdaje się Jan Lechoń sympatyzować. Polska jako ciężar, ale też Polska jako zadanie. Ten motyw wraca w literaturze dwudziestolecia międzywojennego od samego początku. Eugeniusz Małaczewski w Koniu na wzgórzu pokazuje Polskę jako pięknego motyla i zapowiada, że w Polsce rodzi się nowe plemię, które przemieni i ojczyznę, i całą Europę. W Przedwiośniu Stefana Żeromskiego pojawia się słynny mit, wizja Polski szklanych domów. Wygłasza ją ojciec głównego bohatera Cezarego Baryki, Seweryn. Umierając w pociągu wiązącym ich do Polski, opowiada swojemu synowi o tym, że w niepodległej Polsce ich krewny dzięki cudownemu wynalazkowi tworzy całe osiedla zbudowane ze szkła. Ta Polska szklanych domów jest Polską nowoczesną, futurystyczną, Polską także, która doskonali swoich mieszkańców, bo nie ma tam przemocy, nie ma tam wyzysku. Panuje równość, panuje swoista czystość fizyczna, ale też czystość duchowa. Ten mit Polski szklanych domów Cezary Baryka konfrontuje z rzeczywistością, która jest rzeczywistością biedy, brudu, błota. Tą Polskę biedną i brudną widzi w Warszawie, widzi na prowincji we wsi Chłodek. To prowadzi do odrzucenia współczesnej Polski, do buntu, który kończy się
powieść Żeromskiego. Trochę inaczej Polskę opisywał Kadyn Bandrowski niemalże w tym samym czasie w Generale Barczu. Tam pojawia się jedna też z takich słynniejszych metafor Nowej Polski, mianowicie jeden z bohaterów tej książki, dziennikarz Rasiński, portparol samego Kadyna Bandrowskiego, wyskakując z pociągu we Lwowie, widzi zaśmiecone tory kolejowe i cieszy się, wyrażając radość z odzyskanego śmietnika. Ta Polska jako odzyskany śmietnik jest Polską daleką od romantycznych ideałów, ale Polską własną i tę Polskę tak rozumianą, antyromantyczną akceptuje główny bohater tego utworu, czyli generał Barcz, który jest, jak myśleli współcześni, trochę portretem samego Piłsudskiego, ale jest to właśnie taki romantyk nowej rzeczywistości, tej rzeczywistości nowej Polski, który dokonuje czynów jakby trywialnych, czynów nawet oburzających z punktu widzenia jego najbliższego otoczenia, ale które mają właśnie służyć owemu odzyskanemu śmietnikowi. To jest Polska trochę cynicznie portretowana, Polska, która jest daleka właśnie od tego mitu szklanych domów, ale wyraźnie ona jest afirmowana przez głównego bohatera, który jest poniekąd także osobowością tragiczną, bo ta nowa Polska, którą walczył jako działacz niepodległościowy, daleka jest od wyznawanych przez niego ideałów. Tę Polskę także Kadyn Bandrowski portretował w innej ciekawej powieści Czarne Skrzydła. Jej głównym bohaterem znowu jest młody człowiek, który walczył w Legionach, był porucznikiem, jest synem wpływowego posła i już jako cywil jedzie na Górny Śląsk, żeby wdrożyć jakby swój wynalazek w życie, mianowicie wymyślił on pastę do nart i do podłogi. Tam staje się świadkiem, a potem uczestnikiem walki górników o własną kopalnię. Ten portret współczesnej Polski jest znowu takim portretem bardzo ambiwalentnym. Czarne skrzydła to skrzydła biedy i przemocy, które bohater dostrzega na Górnym Śląsku. To jest znowu Polska daleka od ideału szklanych domów, ale też Polska wyzyskiwana przez obcy kapitał i Polska rozszarpywana przez działaczy lokalnej partii socjalistycznej i przez życie partyjne. Tego typu jakby spojrzenia na Polskę rozczarowanych inteligentów walczących o Polskę, później konfrontujących rzeczywistość z tymi ideałami, pojawiały się w prozie Zofii Naukowskiej czy w głośnym pokoleniu Marka Świdy Andrzeja Struga. Najbardziej chyba jednak czytana była powieść Kariera Nikodyma Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Powieść wydana w 1932 roku, traktowana trochę jako utwór przynależący do literatury popularnej, ale zachowujący niezwykłą uniwersalność. Dzisiaj wydaje się taką aktualną parabolą, przypowieścią na temat władzy i pewnych mechanizmów rządzących demokracją. Dołęga-Mostowicz pokazywał swojego bohatera Nikodyma Dyzmę, człowieka właściwie znikąd, brutalnego chama, bezrobotnego, który na skutek przypadku dostaje się do elity władzy rządzącej Polską i w końcu zostaje premierem. Dzięki tej postaci jakby pokazywał degenerację życia politycznego ówczesnej Polski, oskarżał ówczesne elity, pokazywał, jak na gruncie ustrojowym ówczesnego kraju no właśnie tworzy się taka luka, którą wypełniają ludzie brutalni, ale bezideowi, ludzie bez właściwości, takich, jakich reprezentował tytułowy Nikodym Dyzma. Więc był to model takiego z jednej strony sanacyjnego karierowicza, jak to wówczas widziano, a z drugiej strony taki uniwersalny model chama, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, towarzysza szmaciaka, który robi karierę w państwie, które jest słabe, które nie potrafiło stworzyć
takich stalowych ram, o których marzył generał Barcz, żeby zapewnić sobie trwałość. Polska to także temat ówczesnych wierszy, tomików poetyckich. Karmazynowy poemat to tylko przykład. Drugi znakomity i ważny tom poetycki o współczesnej Polsce to Wolność tragiczna Kazimierza Wierzyńskiego z 1936 roku. Książka napisana pod wrażeniem śmierci Piłsudskiego. Jest taką poetycką kroniką życia marszałka, w której marszałek jest i bohaterem, a czasem jakby osobą mówiącą w tych wierszach. I tam, gdzie Piłsudski się pojawia, pojawia się jako krytyk współczesnych Polaków, oskarżając ich o patriotyzm sentymentalny, o przestrzegając ich przed zagrażającym ze wschodu scytą, napominających ich, że muszą działać na rzecz wielkości państwa. Słynne słowa: skazuje was na wielkość, bez niej zewsząd zguba. To są takim testamentem marszałka, który Wierzyński kieruje do współczesnych. Chodzi o wielkość w znaczeniu nie tyle terytorialnym, co duchowym, prawda? Polacy mają stać się duchowo wielkimi, godnymi tej walki, którą toczył Piłsudski wraz z swymi żołnierzami, żeby zapewnić niepodległość Polski. Drugi ważny tekst poetycki, także poświęcony współczesnej Polsce, to jest Bal w Operze Juliana Tuwima. Groteskowa wizja balu, który rozgrywa się gdzieś w nieokreślonym miejscu i czasie, ale ten bal jest jakby taką groteskową wizją zdegenerowanych elit, które właściwie funkcjonują tylko z pobudek materialnych, poddane są władzy pieniądza, produkują fałszywe ideologie i zasługują właściwie tylko na zagładę, co też wydarza się w końcu tego poematu. To diagnozy Polski, jak widać, w większości krytyczne. Pojawiają się one także w wielu takich powieściach przynależących do nurtu prozy społecznej czy środowiskowej, opisującej mikroświaty społeczne. Z jednej strony będzie to proza nurtu wiejskiego, jak powieści Grypa szaleje w Naprawie Jalu Kurka czy Droga przez wieś Wincentego Burka, ale też współczesne miasto opisywane na przykład w głośnej swego czasu powieści Wspólny pokój Zbigniewa Uniłowskiego, gdzie Uniłowski opisuje mieszkańców jednego warszawskiego pokoju, warszawskich pisarzy, artystów, cyganerię, pokazując także ich jako ludzi zbędnych, ludzi pozbawionych pracy, trapionych biedą, ale też nihilistów. To tragiczne pokolenie, które porównuje samych siebie do próchniejącego kloca. Sama Polska jest takim krajem z ich perspektywy zacofanym, biednym, i ten wspólny pokój jest takim mikrokosmosem owej drugiej Rzeczpospolitej. Warto też sięgnąć, jakby szukając tego doświadczenia współczesnej Polski, do reportaży. Najciekawsze pisali chyba młodzi reporterzy. Ksawery Pruszyński w 1937 roku opublikował Podróż po Polsce, cykl reportaży, w których opisywał między innymi Lwów, Poznań, Łódź. Pokazywał Polskę jako kraj rozdarty konfliktami klasowymi, narodowymi, wartościowymi, pokoleniowymi, ale też pokazywał Polskę jako kraj w przebudowie, kraj emancypujących się warstw społecznych, zwłaszcza chłopów, rodzącej się samoświadomości narodowej mniejszości ukraińskiej i białoruskiej. Trochę podobnie Józef Mackiewicz w Buncie Rojstów. To jest reportaż z 1938 roku. Włodzimierz Bolesky widzi w nim jakby książkę matkę całej twórczości wybitnej Józefa Mackiewicza. Książkę, która opisuje Polskę prowincjonalną, kresową, wschodnią. Opisuje ją z jednej strony jako kraj piękny, egzotyczny, kraj mniejszości narodowych, ale też opisuje tę Polskę Rojstów jako kraj biedny, zacofany, który poddawany jest nierozumnej, nierozsądnej, centralistycznej polityce władz centralnych. W tym sensie też ta książka jest taka
takim protestem przeciwko pewnej wizji polskości charakterystycznej dla ówczesnego rządu w Polsce. Trudno znaleźć w dwudziestoleciu międzywojennym takie doświadczenie jednoznacznie pozytywne, afirmatywne dla ówczesnej Polski. Gdybym miał szukać, to chyba bym sięgnął do sztafety Melchiora Wańkowicza, reportażu, który ukazuje się w 1939 roku, a więc na sam koniec dwudziestolecia międzywojennego i już przeczuciu nadchodzącej II wojny światowej. To jest taki monumentalny, epicki reportaż ozdobiony bardzo ciekawymi zdjęciami Mieczysława Bermana, w którym Wańkowicz próbuje jakby podsumować osiągnięcia niepodległej Polski. Opisuje budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, budowę Gdyni, port we Władysławowie, pokazuje to, co Polska zbudowała, jest dumny z osiągnięć II Rzeczpospolitej, jest takim przewodnikiem, który chce wzbudzić dumę z nowej Polski w czytelniku, oprowadza czytelnika po tej nowej, nowoczesnej Polsce, ale także przypomina czytelnikowi, że Polska nie na nas się poczyna i nie na nas się kończy, prawda? Więc tutaj też jest taki apel o zachowanie pewnej ciągłości budowy na rzecz Polski, o taką cierpliwość, prawda, w budowaniu tej nowej Polski. Niepokoi go zbyt wolny rozwój kraju. Pisze na przykład: Gdynia jest jak piękne usta człowieka, w którego organizmie tłuką się wszystkie chore organy, prawda? Więc tutaj Gdynia jest częścią wciąż niedoskonałego ciała narodowego, ale właśnie nowoczesność, te inwestycje mogą ozdrowić Polskę. Dzisiaj wzruszenie budzą mapki, w których Wańkowicz pokazuje, jak Polska będzie wyglądała w latach 50. Wiadomo, że te marzenia się nie spełniły, ale tutaj była ta wizja Polski, która nadejdzie, która miała być rzeczywiście tą Polską nowocześniejszą, być może na miarę owych szklanych domów, które były taką maksymalistyczną wizją, pewnym mitem, do którego wielu pisarzy cały czas przyrównywało tą Polskę realną i było bardzo często większość z nich nią rozczarowana. Więc to doświadczenie nowej Polski jest podszyte zawsze rozczarowaniem i także jednak jakimś maksymalizmem, ale jest też doświadczeniem kluczowym, ważnym. W tym sensie literatura międzywojenna nie odwraca się, nie zrzuca ciężaru Polski ze swoich ramion. To zrzucenie płaszcza Konrada okazało się też pewną nieziszczoną mrzonką. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego wykładu, a zapraszam do kolejnych odczytów.